chcemy rozmawiać o życiu, które się tutaj toczyło kilkadziesiąt lat temu w tym chemiku. To może nawet przybliży trochę nam historię miasta, która jest nieodzowna z historią Stylonu. Tu przeżywaliśmy rozterki, radości, smutki. I tak było zarówno w Stylonie, jak i w Gorzowie. Dlatego tutaj pokazujemy te relacje międzyludzkie na przekroju historii tych 65 lat, bo 65 lat jest w tym roku istnienia Stylonu. Ale również wracamy do Landsberga, do historii w okresu międzywojnia i chcę zaznaczyć, że jednak ten Gorzów nie powstał po 1945 roku, że te fundamenty funkcjonowania tego Stylonu gdzieś mają troszeczkę głębszą historię. No i o tym rozmawiamy. Mogę dużo o tym przedsiębiorstwie powiedzieć, ponieważ pracowałam kolejno 27 albo w 8 miejscach różnych. Edukowałam się po prostu po kolei, bo najpierw nie miałam przygotowania, także zaczynałam od normalnie zwykłej pracowni włókienniczej, gdzie oznaczałam różne parametry przędzy. Następnie, ponieważ w Stylonie było wielkie przedsiębiorstwo i miało wewnątrz mnóstwo zakładów różnych. Także ja się w tych wszystkich znalazłam. Pani takich spotkań z ludźmi, którzy w Stylonie pracowali, którzy byli z nim związani, ileś tam przeżyła i jaki ten obraz Stylonu poprzez te spotkania w pani oczach, w pani głowie powstał? Tak się właśnie śmiejemy, że taki jak podtytuł spektaklu, czyli najlepszy ze światów. Z jednej strony, broń Boże, nie chcemy, żeby to było odebrane ironicznie, bo ten sentyment ze Stylonem, który jest w Gorzowie, jest sprawą zupełnie przepiękną dla mnie, bo to jest sentyment raz za młodością ogromnej grupy ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, dwa za jakąś wspólnotą, za jakimś wspólnym byciem społecznym, o które w dzisiejszych czasach po prostu jest dużo trudniej. Ale gdzieś ten sentyment zasłania także mnóstwo problemów, które w tym czasie były, nie tylko w zakładzie, ale i w Polsce przecież, prawda? Jak wiemy, to był specyficzny, trudny historycznie czas. A jednak komunikat, który płynął z tych rozmów, był prawie jednoznacznie pozytywny, że to było świetne miejsce do życia, świetne miejsce do pracy. I jak sobie próbowałam w swojej głowie zestawić taki Stylon ze współczesną korporacją, w której moje pokolenie pracuje, to było mi trochę trudno, bo nikt nie ma takiej dzisiaj takiego sentymentu do zakładu pracy, bo żaden zakład pracy tak nie umie tak wchłonąć dużej grupy ludzi, jak potrafił Stylon i inne zakłady w tym czasie, bo to jest specyfika nie tylko przecież Stylonu, ale wiele miast miało taki swój koronny zakład, prawda, do którego właśnie teraz jest sentyment. Przyszłam do Stylonu w 57 roku jako 19-letnia dziewczyna, a wychodziłam jako babcia. Jedna początka w dowodzie osobistym, jedna przepustka i jak przenosiliśmy się ze starej pakowni do nowej, trzeba było gruz wynosić. Pracownik mówi: pani magister, jakbym wiedział, że tyle roboty dzisiaj, to bym swoje dzieci przyprowadził. Taka solidarność pracy była w tamtych latach. Ludzie byli bardzo uczciwi, bardzo solidni. Bardzo się miło pracowało, nic nie mogę narzekać, nic kompletnie. Z przyjemnością się chodziło do pracy, pomimo że trójkę dzieci miałam. Nic w Polsce nie było jak to wtedy i dawało się radę i z przyjemnością do pracy się chodziło. Także też przenosiłam się ze skręcarek do pakowni, do magazynu i wszędzie bardzo sobie pracę chwaliłam. Sztuka to będzie laurka Stylonu? No właśnie nie ma takiej możliwości, żeby była laurka, bo po pierwsze byłoby to nudne i nie do oglądania, a po drugie byłoby nieprawdziwe. Dlatego, że jakby, jak się nie ma napięcia w teatrze z samego obrazu miejsca, to się go szuka w ludziach i tak naprawdę ta sztuka, tak jak każda inna lokalna sztuka, którą Jacek Głąb reżyseruje, to jest sztuka o ludziach. Jakby to podstawowo i banalnie nie brzmiało, to są historie ludzkie, a Stylon, czy jak podkreślamy w różnych rozmowach, także Gorzów, całe miasto, to jest tło, o którym jest spektakl, ale nie do końca o którym jest spektakl.
dosyć przewrotne. Rozmawiamy o ludziach, o ich historiach zciągniętych z życiorysów ludzi, z których spotkaliśmy, ale oczywiście też nie jeden do jeden, tylko po szczególnych anegdotach, sytuacjach z zakładu, sytuacjach jakichś opowiedzianych z historii, bardzo różnych rzeczach, które gdzieś nam tam wpadły. I na zasadzie wariacji tworzymy z tego życiorysy ludzkie i ich historię opowiadamy. A Stilon ma być takim znakiem, który odwołuje naszych widzów do przeszłości, ale nie jest sprawą tu pierwszorzędną, bo samej laurki o Stilonie po prostu nie bylibyśmy w stanie ciekawie, barwnie i tak, żeby to było ważne dla tej widowni opowiedzieć. Rozumiem, że tego mitu Stilonu nie będzie pani deptała w sztuce, znaczy nie podeptała pani w sztuce. Z drugiej strony oczywiście także nie, bo tak jak mówię, byłoby to wbrew prawdzie trochę. To znaczy takim naszym największym może problemem i sprawą do rozstrzygnięcia to było to, jak wyglądał koniec Stilonu, bo to jest sprawa zapalna dla wielu moich rozmówców, to znaczy czy to, że Stilon tak zakończył swoją pracę, a nie do końca zakończył, bo jeszcze mamy Stilon dzisiaj, o czym niewielu go żywiony wie, że taki zakład dalej pod tym logo przecież pracuje i ponad 300 osób tam pracuje, to jakby... To, czy ta prywatyzacja, restrukturyzacja powinna tak wyglądać, czy inaczej, to jest jakiś duży problem, gdzie ktoś może powiedzieć, że wzięliśmy, chociaż nie staraliśmy się nie brać żadnej ze stron, że na przykład nie tak było, prawda? A poza tym nie ma w tym miejscu takich kontrowersji, żeby zdeptać Stilon. Można, nie wiem, można zdeptać czasy historyczne, jakby się chciało, nie oddawać pewnych jakby niuansów tego, że w każdym czasie historycznym są jakieś plusy i są jakieś minusy. W każdym życiu człowieka są jakieś tragedie i są jakieś dobre rzeczy, więc tak to jest pewna specyfika balla to mieście, które Jacek reżyseruje, że one są zawsze trochę słodkie, trochę gorzkie, ale to, na czym nam najbardziej zależy, to jest to, żeby nie stawać po żadnej ze strony, żeby się nie opowiadać, że nie wiem, tak było, czy tak nie było. Nie jesteśmy na pewno skandalistami, ani interwencyjną grupą teatralną, która będzie mówiła, wam się wydaje, że było w waszej młodości pięknie, my tu przyjeżdżamy na parę miesięcy i udowodnimy wam, że wcale tak nie było. Oczywiście to było zupełnie głupota, więc my się staramy po prostu opowiadać jakieś jak najbardziej prawdziwe i prawdopodobne, niedokumentacyjne historie, po których nasz widz się wzruszy, zaśmieje i nie będzie miał takiego problemu, że ktoś opluł mi młodość. No, jak powtarzam jeszcze raz, to była totalna głupota. Myśmy oczywiście z wieloma z osób pracującymi w Stilonie, czy będącymi z nim emocjonalnie związani, rozmawiali. Autorka rozmawiała głównie. Katarzyna Knychalska. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy rozmawiała, czy nie, i z tymi, czy z innymi, to warto jakby przypomnieć się z taką historią, bo to też nie jest zwyczajną sprawą, że w teatrze repertuarowym i tak dalej powstaje spektakl tak mocno zanurzony jakby w lokalną historię. To były moje lata młodzieńcze. W Polsce akurat nastąpiła pewna odwilż, wszystko się rozwijało. Przemysł chemiczny kwitł, kontakty ze światem, także bardzo mile wspominam. Na jakim stanowisku pan pracował? Jak? No to były różne stanowiska. Właściwie głównie to pracowałem na wydziale produkującym taśmy magnetofonowe, potem magnetyczne, a stanowisko to było, to znaczy tak zwyczajowo powiem, kierownik laboratorium doświadczalnego, to było takie stanowisko, gdzie mogłem coś tam zrobić nowego. Tak bym to określił. Taśma magnetofonowa, z czym się teraz Stilon chyba najbardziej kojarzy, szczególnie ta przeszłość. No właśnie, przeszłość Stilonu kojarzy się właściwie z dwoma wyrobami. Raz to była taśma, czyli taśma i kasety, a dwa żyłka rybacka głównie. Właściwie jak już tak teraz patrzę, to dość niesłusznie, ponieważ to te dwa wyroby stanowiły tak około 7% wartości produkcji Stilonu. Przeszliście tutaj właśnie. Jest to trudne przejście, jeżeli chodzi o próby oczywiście. Zawsze tak, że jeśli się... Bo przygotowaliśmy ten spektakl w sali kameralnej z naturalnych względów, żeby MCEK mógł funkcjonować, no nie chcieliśmy zabierać przestrzeni na kilka miesięcy, no bo wtedy byłaby to trochę z naszej strony arogancja, że się wyrażę, więc umówiliśmy się z dyrekcją MCK, że te dwa tygodnie przed premierą tu wchodzimy i jakby wszystkie pomysły wymyślone na kameralnej, w innej przestrzeni przetransponowujemy tutaj. No i to jest zawsze taki moment trudny i dla reżysera, i dla aktorów, kiedy oni muszą się znaleźć w tej nowej przestrzeni, ale z drugiej strony nam strasznie zależało na tym, żeby ten spektakl opowiedzieć właśnie w tym miejscu. To znaczy, żeby to był spektakl
z duchami w tle, to znaczy z atmosferą tego miejsca, z historią tego miejsca, z emocją tego miejsca, żeby to była taka opowieść prawdziwa. To znaczy ja mam takie poczucie, że takie historie warto snuć wtedy, kiedy jest się po pierwsze po ich stronie, w tym sensie, że się sekunduje bohaterom, a po drugie, że jest się w takiej prawdzie miejsca, nie? To znaczy to miejsce oddycha atmosferą tamtego czasu, bo nawet gorzowscy taksówkarze na hasło MC reagują tak nie zawsze jasno, natomiast na hasło chemik reagują skutecznie, czyli wiedzą, gdzie jechać. Nigdy też nie zapomnę, jak była wybudowana hala sportowa przy technikum chemicznym, no i to było potraktowane jako hala szkolna do uprawy sportu, a de facto przecież to była hala sportowa, która odbywała się zawody. No i też dostałam odpowiednią reprymendę, podpisałam i w tej chwili, kiedyś się bałam, a w tej chwili jestem z tego dumna. Wydaje mi się, że każdy będzie inaczej to odbierał. Na pewno się pojawią głosy, które będą głosami rozczarowania, że już ja słyszałam, jak można w 90 minut zawrzeć 65 lat. Ja myślę, że można w jednym zdaniu, w jednym słowie. Spektakl teatralny jest formą umowną, które my nie oceniamy w historii, nie oceniamy zdarzeń, my mówimy o nich, relacjonujemy to. I myślę, że jeżeli każdy, nie wiem, zarówno młodzież, jak i ludzie dorośli przyjdą, żeby zobaczyć, to znajdą cząstkę swojego życia. Znajdą jeden dzień, który gdzieś na scenie pojawia się, ich jeden dzień osobisty. Pracowałam w rozgłośni i rzeczywiście to były najszczęśliwsze lata mojej kariery zawodowej. Miałam bezpośredni kontakt z ludźmi, dlatego że oni bardzo żywo reagowali na to wszystko, co rozgłośnia nadawała. W takich trudnych czasach, w stanie wojennym, bo akurat wtedy poszłam, nazywano nas tubą dyrekcji, no i niszczono nam urządzenia, ale przez program, który z moimi kolegami utworzyliśmy, przez takie właśnie bezpośrednie kontakty, zyskaliśmy sympatię załogi i tak jak powiedziałam, bardzo miło wspominam ten czas przez te żywe reakcje na to, co proponowaliśmy. Bo to nie były tylko audycje takie stricte zakładowe, czyli jakieś informacje o tym, co się wydarzyło i w związkach zawodowych, i nawet w organizacji partyjnej, bo wtedy działała na terenie Stilonu, ale były to też różne reportaże z zewnątrz, bo były to czasy przemian. Stilon oddawał miastu przedszkola, żłobki, więc to się wszystko działo w Urzędzie Miasta. Ja chodziłam tam, robiłam te reportaże, także myślę, że to było dobre miejsce do pracy. I też myślę, że dobrze jest rozgłośnia wspominana, bo mam tego, z tego doświadczenia. Często mnie osoby pracujące w Stilonie zaczepiają i przypominają, jak to było miło kiedyś. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, wiadomo, no ludzie zawsze myślą, że media mogą więcej. Też do Was przychodzone i mówią, spróbujcie coś załatwić. Jak najbardziej. Przypominam sobie taką anegdotyczną historię, jak wtedy był PSS z Połem i zamykał na osiedlu Dolinki, w pobliżu Stilonu, wszystkie sklepy o drugiej, czyli ludzie wychodzący z pracy już nie mogli kupić nawet chleba. Ja zrobiłam na ten temat interwencję i nazwałam wtedy takie działanie, że w PSS-ie myśli się nawet na kartki, nawet myślenie jest na kartki. Oczywiście zrobiła się z tego afera, prezes PSS-u nasłał na mnie cenzurę, ale wszystko się dobrze skończyło, bo okazało się, że to jest właśnie pozytywne działanie, że my walczymy o to, żeby zwykli ludzie wychodzący z pracy mogli zrobić zakupy. Zresztą proszono nas również o interwencję w MZK. Tak poznałam wtedy już, jeszcze wtedy
dyrektora MZK, pana Jankowskiego, z którym potem pracowałam w urzędzie, bo był wiceprezydentem, także masę mieliśmy takich spraw. Jestem wychowany na takich miejscach. Proszę pamiętać, że jestem z Legnicy, pracuję, to jest moje miejsce pracy, mój teatr, mój świat, moja oaza i ja tam takich spektakli, w takich przestrzeniach zrobiłem multum, więc jakby się tego w ogóle nie boję. Jest to oczywiście naturalny proces oswojenia miejsca, czyli takiego pokochania świata, w którym jest. Nie. Myślę, że to dla aktorów, z którymi pracuję, to też jest olbrzymie doświadczenie, bo to, wie pan, no, trochę jest tak, że aktor, niezależnie od tego, czy jest najlepszy w mieście, a nie trudno być najlepszym w mieście, gdzie jest jeden teatr, musi cały czas dążyć do tego, żeby się rozwijać. I dla nich, dla tych 10 aktorów, których zaprosiłem do tego projektu, granie w tej przestrzeni, to moim zdaniem jest gwarantowany rozwój, nie? Bo tu się po prostu inaczej musi grać niż w teatrze. Chcę powiedzieć o chłopcu, który skończył technikum chemiczne w Gorzowie, przyjechał z małej leśniczówki, skromny, bardzo taki, no i biedny zarazem. No i ten chłopak mówi, gdzie ja mogę skończyć technikum, gdzie ja pójdę. Wiadomo, że do Stylonu. Poszedł do Stylonu, zaczął swoją karierę, w sensie no, pracy jako mistrz. No, uważał, że to wielkie zaufanie, że dostał taką funkcję na rozciągu, natomiast później na badawczym. I wtedy po cichutku zaczął pisać poezję o Stylonie, wiersze. To był Kazimierz Jankowski. No, napisał ich około 500, może więcej nawet. Kochał nad życie Stylon, chyba nawet może więcej od żony, nie wiem. Może więcej od żony nawet, bo Stylon zajmował mu bardzo dużo czasu, pracował na 3 zmiany przecież. Mieliśmy malutkie dziecko, no ale zgoda była zupełna, bo wiadomo było, że to miłość jest bardzo, bardzo szeroka. No. No i napisał bardzo dużo wierszy o Stylonie. No nie tylko on, bo była jeszcze pani Maria Przybylak przecież, świętej pamięci, tak samo Kazimierz świętej pamięci. I powiem szczerze, że bardzo mnie ujmują jego wiersze, ponieważ widać w nich te uczucie do Stylonu, do jego zakładu, bezgraniczne uczucie.